Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w takim krótkim filmie z naszej serii Testerka Modów. Dzisiaj zajmiemy się modem, który myślę dobrze znacie, jeśli na bieżąco oglądacie mój kanał, ponieważ będzie to mod na kredyty. Mod, który uwielbiam, który męczę w prawie każdej mojej serii, jako osoba w prawdziwym życiu na kredycie, to i w Simsach oczywiście też kredyty muszą się pojawiać. Bardzo to lubię. Nie lubię używać, wiecie, kodów Motherlode, doładowywać sobie pieniędzy od tak. Jeśli potrzebuję pieniędzy, biorę kredyt, a później go spłacam. Więc dzisiaj, tak dla odświeżenia, dla przypomnienia, ponieważ tak jak mówię, ten mod jest przeze mnie bardzo często wykorzystywany, ale jest to jeden z moich ulubionych modów właśnie, to stwierdziłam, że należy mu się taki właśnie krótki, osobny odcinek. No i przed nami oczywiście tutaj, tylko że chyba usunęłam chmurki, tak, Klaudia Olejniczak, która właśnie weźmie dla siebie kredyt i oczywiście, może tak, zanim jeszcze ten kredyt, to pokażę Wam, co tutaj przygotowałam. Mianowicie mam tutaj oto taki budynek. Jak to powinnam zrobić? Chyba tak. Taki, powiedzmy sobie, bank pobrany z galerii. Te oto tutaj bankomaty pochodzą właśnie z tego moda. Ok, więc tutaj sobie może zrobimy tak w dół. Możemy sobie w sumie kliknąć play. Tutaj chodzą sobie jacyś ludzie. Tutaj mamy poczekalnie, jakieś gabinety, stanowiska do obsługi klientów. Pracowników, jak widzicie, trochę brak, ale to nie jest kwintesencją tego moda, ponieważ bankomat tak naprawdę możecie postawić gdziekolwiek lub wziąć też kredyt przez telefon. Więc ja może tutaj na początek wezmę jeden kredyt właśnie za pomocą tego bankomatu. Ja bym chciała, żeby ona wzięła... Matko, tu mi dzwoni i dzwoni ten telefon. Co ja bym chciała? Idź do pracy. Nie wiem, czemu ten nasz pan tatuś jest taki rozebrany. No ale nic, być może coś mi się usunęło. W każdym razie klikam sobie oczywiście jeszcze raz na ten bankomat i chciałabym, żeby ona wzięła może kredyt wartości może 25 tysięcy. Na koniec odcinka pokażę wam, na co ten kredyt został właśnie wzięty. Także Klaudia właśnie w tym momencie stanie się posiadaczką 25 tysięcy. Okej. Tutaj jakaś nasza gwiazda. Ale co Wam jeszcze tutaj chciałam pokazać, to wiem, że tutaj można też kupić kartę oszczędnościową i powiem Wam, że tego właściwie nie testowałam, więc przetestujemy sobie to wspólnie. Nie wiem do końca, o co chodzi z tą kartą oszczędnościową. Coś tu kiedyś chyba próbowałam, ale w końcu zrezygnowałam, teraz tak mi się przypomina. Na przykład diamentowa karta. Możemy kupić taką kartę za 100 tysięcy i chyba po prostu ją mamy w wyposażeniu i ewentualnie z tej karty płacimy. Tak sądzę. Nie wiem, może kupimy sobie jakąś tam zwykłą kartę za 100 i zobaczymy, z czym to się, że tak powiem, je. Zatrzymamy i tutaj szybciutko sobie zerkniemy. Tutaj mamy ten nasz kredyt, umowa kredytowa. I tak, możemy albo spłacić wszystko od razu, oczywiście nie chcemy tego robić, albo będą nam raty pobierane codziennie z naszego konta. Zaraz Klaudia się oddzieli od rodziny, więc to będzie miało trochę więcej sensu. A tu mamy zwykłą kartę. Przez przypadek kliknęło mi się do ulubionych. No i powiem szczerze, że do końca nie wiem. Chyba to jest taki po prostu zapas gotówki. Spróbujmy to wyłożyć. Podziwiaj swoją nową rzecz. Także powiem Wam, że z tą kartą to... No to tak nie do końca. Schowajmy to do wyposażenia. Być może po prostu da się to sprzedać, no właśnie, i te pieniądze odzyskać. Tak jakbyśmy po prostu to zamrozili. Nie wiem, czy za to będą jakieś odsetki, czy coś, bo w końcu to jest karta oszczędnościowa. No nic, będziemy ją mieć w wyposażeniu i zobaczymy. Na razie wróćmy do domu, bo chciałam Wam pokazać, że kredyty można również brać przez komputer w naszym domu. I jesteśmy przed naszym domkiem. Co prawda nasza babcia tutaj nam zajęła laptopa. Babciu, moja droga, może tutaj się pobujaj w fotelu. A tymczasem Klaudia przyjdzie i tutaj sobie dobierze jeszcze tego kredytu. Na przykład, zaraz się zastanowimy. Klikamy tu i weźmiemy może kredyt o wartości 5000, żebyśmy mieli takie równe trzy dyszki. No nie, nasza ciężarna mamusia nam tutaj znowuż zajęła. Tutaj idź może, pooglądaj telewizję. A my tutaj damy szansę Klaudii się zapożyczyć. Także siadaj, moja droga. Tu się patrz, patrz, co robisz. Koniecznie dajcie znać, kto z Was
z tego moda korzysta lub będzie korzystał, bo wydaje mi się, że no fajnie, dodaje sporo realizmu do gry. Ok, mamy kolejną umowę kredytową. Upewnijmy się, sprawdźmy. Mamy zatem ok. Także zaraz Klaudia się tutaj oddzieli od rodziny, mając 30 tysięcy pieniędzy z kredytu i oczywiście zabieramy naszą świnkę skarbonkę. O nie. Wiem, że tutaj w tej śwince miałam jakieś pieniądze. Tylko chyba sobie usunęłam ostatnie tłumaczenie, ale spróbujmy na przykład 700. No właśnie, tyle nie mamy. Wiem, że tam coś było około 600. O, i 600 już się da, więc weźmy 600. Ok, ona nadchodzi. Przyspieszymy troszkę. Ok, i zaraz Wam pokażę, co za ten kredyt kupimy. No i moi drodzy, jesteśmy z resztą na koncie 236 simoleonów i olbrzymim kredytem na stanie. Sprawdźmy sobie jeszcze raz, czy na pewno nic przy przeprowadzce nie zginęło. Nie zginęło, wszystko jest. I co kupiła sobie, moi drodzy, Klaudia? Klaudia wzięła kredyt na bliźniaka. Może tutaj zamknę i Wam pokażę. Czekajcie, ja tutaj się poświęcę, bo ja nie znoszę tej kamerki, jak wiecie, Sims 3, ale spróbuję Wam to jako tako pokazać na takim obrocie. Także tak wygląda ten oto bliźniak. Dobra, wracaj, moja ulubiona kamero. I tak, już Wam tutaj zjadę na dół i powiem Wam co i jak. Na razie on jest całkowicie pusty, więc w przyszłym odcinku testerki spróbujemy jakiegoś moda z kategorii zarabiania, żeby trochę się dorobić. I co sobie wymyśliłam, to Klaudia właśnie tutaj w tej jednej części będzie chciała sobie zamieszkać. Chciała, wiecie, ona od początku tej serii chciała zwolnić swój pokój, ponieważ jej mama jest w ciąży. I chciała dla tego małego rodzeństwa zostawić właśnie pusty pokój. Także tutaj no jest taka prowizoryczna łazienka. Nie ma tak naprawdę nawet łóżka. Może zaraz kupimy sobie jakieś najtańsze łóżko. Jest pusta, pusta dosłownie kuchnia. Tutaj planuję oczywiście salon. U góry gdzieś tutaj pewnie sypialnia. Druga łazienka taka mała. I tutaj jakiś właśnie pokój, jakiś może swój gabinet, w którym będzie te różne mody testowała. Jest też tutaj taki mini ogródeczek i chciałabym, żeby to była jej prywatna część. O, tę kwiatkę zaraz może usunę i trochę będzie mieć kaski, żeby to była jej prywatna część, do którego będzie miała tylko ona i osoby, którym da klucz. A tutaj w tej drugiej połówce też, jak się troszkę dorobi, będzie chciała zainwestować i tutaj będzie takie, wiecie, odbicie lustrzane, będzie kuchnia, będzie łazienka, będzie salon, a u góry w tych dwóch pustych pokojach, których jak na razie widzicie są tylko szafy, będą pokoje na wynajem. Będzie chciała pozyskać jakichś współlokatorów. No i wiecie, będzie po prostu na raty kredytu, będą oni się, że tak powiem, dokładać z czynszu, a może tam kiedyś w przyszłości Klaudia albo się wyprowadzi, albo sobie przejmie tą drugą połowę, jak jej się rodzina powiększy czy coś. W każdym razie myślę, że wynajem będzie ciekawą opcją. Na dzisiaj to byłoby tyle. Oczywiście link do moda na bankomat, na kredyty i tak dalej macie w opisie pod tym filmem. Koniecznie dajcie mi znać, kto z Was korzystał już z tego moda, kto z Was może skorzysta. To jest mój taki must have, po prostu uwielbiam go, polecam Wam, tak żeby się trochę poczuć jak w prawdziwym życiu. Życie na kredycie, dosłownie. Także co? Widzimy się w kolejnym odcinku testerki, w którym to będziemy próbować w jakiś modowy sposób zarobić, żeby jakoś wyposażyć tego bliźniaka. No nic, nie przeciągam. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach i pa, pa!